Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie, drugiej już. Myślę, że i tak nie będziemy tego liczyć prędzej czy później. Serii Wiedźmin, Revivino, u mnie na kanale. Popykamy sobie. Serdecznie zapraszam do oglądania poprzednich... odnośnie poprzednich części z danej serii. Jest to początek... Krew... Dobra, generalnie teraz widzę, że wy macie zasłonięte, ja wam przeczytam. W krwi i winie możesz przejść wiedźmińskie mutacje, które odblokują nowe umiejętności. Niedługo spotkasz posłańca, który przyniesie ci interesujący list. Przeczytaj go i prześledź historię profesora Mor-E-A-U. Zresztą to widzicie. Aby dowiedzieć się więcej o jego badaniach w Toussaint, można znaleźć arcymistrza rzemieślniczego, który jest w stanie ulepszyć rynsztynek wiedźmiński, dodając premię za skompletowanie połowu lub całego połowy lub całego zestawu. Warto to sprawdzić. Dobrze. Na pewno to sprawdzimy. Ja wiem, że jeszcze jedną rzecz ominęliśmy. Ten, którym się schodzi? My coś mamy jeszcze. Aha, to są moje te buzdygany całe. Dobra. Sobie będziemy wędrować teraz. Zwiedzając całość dookoła. No będzie bajkowo, będzie kolorowo, będzie na pewno pikselowo, pastelowo. Raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. I gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Odpocznij. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Coś tam słyszę. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu słyszę. Tu pojadł, ostrożnie. Parszywiec. Gdzie on jest? Dobra. Generalnie to ja nie mogę się nigdy winem leczyć. Czemu? Nie wiem czemu. Nie mam w ogóle żarcia. Masz ci los. Czy ja krowę wożę w tym? Figurka byka. Myślałem, że ja krowę wożę w swoim ekwipunku. Aby były jaja. Szukajmy dalej. Generalnie może tutaj coś znajdę. Tylko rupiecie niesione przez rzekę. Szukajmy dalej. Dobra, tu mi gdzieś ślady prowadziły. Cyk, 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 cyk. Idą tu. Okej. Krew. Dużo krwi. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Zanurkuję. I sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Będę mógł pod wodą rozmawiać?
Kurde. Ale tu jest dużo śmieci, masakra. Ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Która była zamożna. Weź dotknij. Zgadza się. Takiego składnika jeszcze nie mam. Tu mi się coś... Wiem, że to już... Ślad po zepchniętej na rzekę łodzi. Gwardziści załadowali na łódź wycięte z sieci ciało. I gdzie się zabrali? Musimy ustalić, gdzie... A ten przed chwilą się kąpał, nie? Obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. O, tak. Wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Na pewno. Zapytajmy ich. Dobrze, chodźmy porozmawiać. O, ta w kapturze co szła. Wydaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwu. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Dodatek do Wiedźmina. Krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz... nie wracać. Dobrze. Porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Nie. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Jak mu się tam dostaniemy? Jej, jest ścieżka do góry. O Boże, chłopie, ale ty masz zbroję ciężką chyba. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani, zapomniałeś. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na pochwałość. Hopsio! Oto kurolisze. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy z alami. Tylko tyle tego tutaj? Myślałem, że to większe będzie. Ale żeby pokonać bestię, nie starczy odwaga i pewne rady. Są łatwiej wyobrazić sobie dbać, tak? Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu. Waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? Zupa z raków. No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten.
wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Będziemy chamem, nie będziemy chamem. Odwieczne pytanie. Jest tak, jak mówi Milton. Księżna ściągnęła mnie tu z północy, żebym rozprawił się z bestią. No, ale kim jesteście? Rycerzem? Rębaczem? Żołnierzem? Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego. I ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. Będźmy takimi troszeczkę kurczybykami. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrki. Patrzę, niebo takie czerwone. Że czerwieńsze nie da się być. Chciałbym obejrzeć ciało. Ale żebym wystrzelił od razu z pracy. Na drugi brzeg rzeki przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz. I zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Janefe! Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Janefe! Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. Kto to był? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi... Dojdziemy na spacer. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca. Na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Już to widzę. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie.
Nic tak naprawdę tu... O, może będziemy mogli w sumie... Opie, daj mi kanapki. Dobra, znacie przepis na ten. Ja chcę pogadać. Normalnie zachęcałbym. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą. Pomijmy sobie. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, Nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Tak fajnie gada przez nos. Słyszałeś jakieś plotki? O czym mówią rybacy? Że jakiś Nordling chce zastępować raka okoniem. Pytam zupełnie poważnie. Aha. I do tego bez wyczucia. Ja swoich klientów nie podsłuchuję, a już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. Dobra. Pokaż, co give tam me, masz give me, give me kanapkę. Albo wodę. Ile mamy hajsu? Nie wiem, co ja właśnie zrobiłem. Kupiłem masę kart do gwinta. Nawet nie sprawdzałem, co tam jest. Życiu. Dobra, ale tak serio, to przyszliśmy tu po jedzenie. O kurde, zjadłem coś słodkiego. Co to jest? Bagietka z pastą rybną. Ulala. Nie, nie będziemy kupować za 17... O Boże. Ja nie chcę wiedzieć, ile wydałem przed chwilą. Coś do niego kupić. O matko, serio? Jakie to wszystko drogie. O, to jest tanie. Ja chcę tym ratować dupę, jak mnie będą atakować, a nie kurde. Tu. Krasan z miodem. Zawsze. To co to jest? Pajda chleba? Patrz, to jest zająca. Nie no, bo ja go pędzluję zaraz. Dzięki. Bywaj. Czy ja mógłbym mu coś sprzedać? Tak. Czego ci... Coś kupisz ode mnie. Generalnie ja chodzę z pełnym taborkiem. Nie? No pewnie, że kupi. Jakieś tam graty. O, na przykład. Hopla. Ban, hopla. O nie. Imbryk, nie. Nie. Nie, nie. Też nie, też nie. Koszula nocna, Lampka nocna, nie. Fajka, nie. O, może pistech mu sprzedamy. A niech ma, idź pa. Kury. O kurde. Ile to kosztuje u niego? Ile? A ja mu to sprzedałem za jakieś dwie dychy? Ile temu fisek teraz u niego kosztuje? No, powiem, że... Poszalał chłopaczyna. Zobaczył jelenia, nie? A, jeszcze mamy tu jakieś skórę? Nie, nie mamy. Tu coś mamy jeszcze, alchemii to raczej nic mu nie będziemy sprzedawać, ale dobra, spoko, o to chodziło. O takie rzeczy chodziło, takie porządki chodziło, mamy trochę więcej miejsca, możemy chodzić z większą ilością śmieci u nas w ekipunku. Tak sobie tutaj podglądajmy. Bla, 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 umiem czytać, bla, bla, bla. Dobra. Siema. Tu mamy tablicę ogłoszeń gdzieś, o. Użyj.
Wiedźmin Geralt z Rivii bywa białym wilkiem, poszukiwany jest w charakterze przewodnika. Wysoką stawkę za nietypowe zlecenia. Super. Do błędnych rycerzy i innych często was wzywa, potrzebna wam pomoc. Wasza pomoc, wysokie wynagrodzenie. Bierzemy. Prokuratora GK ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z użytkowami rolnymi oraz winnicami. Położenie w rejonie przedstawionej do wypadku, który usnął snem wiecznym. Może być ciekawy. Wielki turniej gry w Gwinta. Super. Dla Wiedźmin lub Wiedźminów. Wiedźmina lub Wiedźminów. Karawany kupieckiej przez teren zagrożony białym terrorem. Książęcy urzędnik szuka pomocy. Można dobrze zarobić. Dobra. Generalnie mamy te zadania. Generalnie mamy jakieś zadanie zaznaczone. Zadania poboczne. Nie. Tego zaczniemy. Najpierw sobie coś zlicytujmy. Dobra, muszę się generalnie do Podki dostać. Podka to ty. Dobra. Dobra. Przestań pitolić. My sobie jedziemy wylicytować coś. W końcu nasza własna posiadłość. W nowym miejscu. Tam, gdzie jeszcze czegoś nie było. Ale zanim zajedziemy... i żebym się gromu napił. Na środku gościńca. Godzinka dla kurażu. W sam raz po wypitym gromie. Ale lecimy na licytację. Czym chata bogata? Czy prędziuchno? A jeszcze taka rzecz, która mnie zaczęła zastanawiać. To jest cała mapa Revivina. Dobrze. Walimy. 400 kroków zostało jeszcze. 450 dokładnie. Walimy przed siebie. Tak walimy. Jakoś tak tu postaram się przyciąć. Nie ma to jak ukraść komuś proce. O, kod na środku. Przyjadę go? Nie, tylko tak przyszedłem. Dobra, takich kupców to ja uwielbiam najbardziej. Witaj, wędrowcze. Potrzeba ci czego? Pewnie. Pokaż mi swoje towary. Co masz na sprzedaż? Pokaż mi, co masz. Możemy sobie butelkę wody kupić. I w sumie to tyle. Tyle by było. Tyle by wystarczyło. Tobie też. To u mnie zaopatruje się dwór księżnej pani. No na pewno. Ten dworek jest do sprzedania? Jedź, płotka. Idzie wąż, idzie wciąż. Ja zgłosiłem się pierwszy. Ale ja oferuję lepszą cenę. Gospoda pod oferuje szeroką ofertę specjalów kuchni nilfgaardzkiej. Każdy, który ma coś wspólnego z winnicą, ten jest... niech spierdala. Okej. Okay. Stajenny o imieniu Jajo wyzionął był ducha w trakcie samowolnej wyprawy przeciwko potworom. Umarł nie mając rodziny ani żadnej mu bliskiej duszy. Chciał zostać bohaterem, niech mu ziemia lekką będzie.
Wszystkich zainteresowanych informuje, że uroczystość pogrzebowa odbędzie się za 3 dni. Jajo zostanie pochowany w... Polecimy tam. Najlepiej ziarno mieli młyn hrabiego de la Cruz. Miejsce w kolejce prosimy rezerwować codziennie do 10 rano. We młynie. Pracownicy winnicy pierdolą własnym. Jednak to nawet a jeden na... O matko. Proszę państwa, proszę o spokój. Dziwny kraj to całe tu są. To prawda, za każdym razem kiedy tu jest... Dobra. O nie, nie, moja rodzina zajmuje się winiarstwem od 4 pokoleń. Ta, z tego co widać z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. Jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Tak. Osobistym życzeniem ministra skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. I koniec, kropka. Ej, kurde, wyrównał temat. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Jesteś obłąkana, dziewczyno. Ludzie, ludziska, słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka! Nie wygląda mi na przeklętą. Raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiałeś jej się nieźle narazić. Ta? A ty co za jeden? Znawca kobiet? No. Tak. Więcej. Koneser. O, to widzę, że się dogadamy. Ty, a powiedz mi, te miecze, to tak nosisz od parady, czy używasz ich czasem? To narzędzie pracy. Jestem wiedźminem. A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard, ale ten urzędniczyna jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Generalnie nie jest dobrze. W zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. To generalnie duże problemy. Na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. No to jak? Pomożesz mi? Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? Zabycie ciulem. Dziewięćset. Targujemy się. O, nie mógłbyś trochę spuścić? Dobra, myślałem, że jeden wystarczy. Jeszcze? Kurde, gościu. Ty kurde, widoczna jesteś. O, brzmi uczciwie. Brzmi jak robota dla wiedźmina. Dobra. Pomogę ci. Dziękuję. Ale ja chciałem licytować, a nie pomagać. Jestem naprawdę wdzięczny. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskuram? Może z tą Matyldą właśnie porozmawiamy jeszcze. O tak. Ten to wygląda na takiego kawał gubura. Jesteś wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym durniem Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi.
zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Wow. Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bednarz i Kowal. Na przecince zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na Pawim Stoku też jest jakoś niespokojnie. Mogłabym długo wymieniać. Ale będzie dużo roboty. Jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż Liam. Więcej, czyli... Czyli 900. Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy. Tak? Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy. Czemu gry nie rozumieją ironii? No dobrze, niech będzie. Mogę ci pomóc. Albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile. Dobra, ale teraz chcę iść wylicytować ten. Moja winnica jest na tą winnicę. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Liam nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj. Dobra, 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 dobra. Generalnie to. Dziwny kraj, to całe tu są. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Ta winnica, Belgard, czemu jest taka cenna? Ech, od razu widać, że nie jesteś stąd. Zanim hrabia Crespi nie został zamordowany przez bestię, Belgard należała właśnie do niego. Jako majętny i wpływowy człowiek doprowadził ją do rozkwitu. Sprowadził rzadkie gatunki winorośli. Zatrudnił wykwalifikowanych pracowników. Nie wdając się w zbędne szczegóły, połączenie Belgardu z którąkolwiek inną winnicą to gotowy przepis na sukces. Okej, okay, tyle mi wystarczy. Bywaj. Tylko szkoda, że nie mogę licytować. Generalnie tu była jakaś akcja z pogrzebem. Zadania poboczne. Ja nie lubię. Myślałem, że się przejdę na ten, na cmentarz. To widać nie dzisiaj. I myślę, że na tym etapie sobie spokojnie zakończymy kolejną część. Takie tam widoki będziecie sobie podziwiać w tym momencie. O. Cyk. O. Takie widoki będziecie podziwiać sobie w tym momencie. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Serdecznie zapraszam na Discord, Twitch, YouTube, Facebook, Instagram. Discord, najważniejsze. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.